na własne oczy. Łukasz Wylężek, organizator Dnia Dziecka przy parafii w Nakle Śląskim. Skąd ta inicjatywa? Inicjatywa, można powiedzieć, zapoczątkowała się od dnia, kiedy zorganizowaliśmy Dzień Świętego Mikołaja w parafii w ubiegłym roku i tak później postanowiliśmy kolejny krok czynić, żeby zorganizować coś znowu dla dzieci. No dzisiaj takim, można powiedzieć, głównym punktem kulminacyjnym będzie występ zespołu pieśni i tańca Mały Śląsk z Radziąkowa. Będzie występ samurajów. O to zainteresowanie chcę zapytać. Organizacja tego typu imprez przyciąga ludzi tutaj, do kościoła, do parafii. Tak, właśnie mamy to na celu właśnie przełamania takiego starego stereotypu, że w kościele nic się nie dzieje, a jednak można coś organizować dla dzieci, dla rodzin, dla babć i dla dziadków równocześnie. Taka impreza to jest, mogę powiedzieć, dla wszystkich. Jest to Dzień Dziecka, ale dla wszystkich. Dzięki pomocy parafian, dzięki pomocy sponsorów mogliśmy zorganizować naprawdę prawdziwy Dzień Dziecka w Nakle Śląskim tutaj w parafii, z prawdziwą pompą. Wszyscy pracujecie w czynie społecznym, można powiedzieć, ale chyba ten uśmiech na tych dziecięcych, już pomalowanych twarzach wystarczy. Tak właśnie, na tym nam zależało najbardziej, na uśmiechu dzieci. Julia, Wiktoria. A ja myślałam, że ty jesteś motylkiem, a ty pieskiem. Dlaczego tak myślałam? Bo mam pomalowane twarze. Jak się bawicie na imprezie? Fajnie. To jest bardzo fajnie, bo jest dużo atrakcji i można przejechać się na kucyku, bawić się na dmuchańcach i jest ogólnie bardzo fajnie. Z wszystkiego już skorzystałyście? Nie. To gdzie jeszcze pójdziecie? Na trampolinę, na kucykach. To chyba pierwsza taka impreza tutaj przy parafii, tak? Przy kościółku. Tak. A często odwiedzacie kościółek? Tak. Fajnie, że ktoś z okazji Dnia Dziecka pomyślał o nas. Bawi się z dziećmi, pisz to z czuntu. Fajnie tutaj jest? Tak. Jeździajnie. Patiody, uczyty. A jeździłaś na kucyku? Tak. Lubię zwierzęta. I bardzo lubię toniki. A powiedz mi, lubisz Dzień Dziecka? Tak. A za co ty Dzień Dziecka lubisz? Że mam dużo pierze. I mogę pić na tatą fajną i pierze. Mała parafia, ale dużo inicjatyw. Spotkaliśmy się niedawno na Świętym Mikołaju z taką dużą pompą, no a dzisiaj piknik dla dzieci. Mała, owszem, tak, mała, ale aktywna i żywotna, bym powiedział. Ksiądz Eugeniusz Bill, Nakło Śląskie, proboszcz. No wyłoniła się taka piękna grupa ludzi z inicjatywą, którzy chcą działać, nie zatrzymuje. Jest to wiatr na żagle, ja, że tak powiem, udostępniam taką możliwość dokonywania takich dzieł. No i dzięki temu udało się przygotować właśnie dzisiaj z okazji Dnia Dziecka piknik dla nich. Ta aktywność tego nieformalnego stowarzyszenia jest bardzo ważna, bo to oni wychodzą właśnie z tą inicjatywą, a ksiądz, tak jak powiedział, nie przeszkadza. Nie przeszkadza, owszem. To znaczy my jako księża, myślę w większości jako księża chcemy, zabiegamy o to, żeby parafia funkcjonowała, żeby coś więcej też ludziom udostępnić, pokazać, czy jakoś zająć czas, ale pozytywnie. I jest to związane właśnie z grupą ludzi, którzy chcą nas wesprzeć. I nie ukrywam, że bardzo się cieszę, że taka grupa jest bardzo aktywnych, aż czasami mnie zaskakująca, ale tak jak powiedziałem, jest to wiatr na żagle, więc ducha nie gaście. Mam nadzieję, że to nie ostatnie dzieło takie dla dzieci, dla dorosłych. No jest to oznaka żywotności parafii, że chce się coś więcej, nie tylko na tym minimalizmie, ale coś więcej chcą przygotować dla całej wspólnoty. To też dobry sposób, żeby przyciągnąć ludzi do kościoła, żeby ludzie się przekonali, że w kościele też może być fajnie. No nie ukrywam, że jest to okazja, żeby przypomnieć się też, że jest taki obiekt w Nakle Śląskim jak kościół, miejsce modlitwy, miejsce, gdzie ludzie zdążają do Boga, uświęcają się. Mam nadzieję, że te spotkania takie trochę towarzyskie, bym powiedział, takie luźne, będą też okazją dla wielu, żeby podumać nad swoim życiem, nad celem swojego życia. No i nie ukrywam, że będę się cieszył, kiedy wspólnota będzie też ta parafialnia się powiększała.